Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj z moim super rowerem Riverside'em jestem w kaplicy satanistów w Otwocku. Jakby powiedzieć, tak, zobaczcie, filmuję z przedniej kamerki w telefonie, bo chcę pokazać, jak to wygląda. Mamy pentagramy, różne różności, kupę gruzu, śmieci, opon spalonych, zobaczcie sobie sami, ogólnie pierdolnika, kupa symboliki satanistycznej, czyli nic, co do normalnemu człowiekowi mogło się by przydać. Mamy kupę gruzu, nic więcej. Mamy trzy odwrócone krzyże na ołtarzu, kupę symboli satanistycznych. Wiecie, dlaczego filmuję z przedniej kamerki? Bo chcę pokazać. Mamy symbolikę. Inne rzeczy. Tak wygląda bok z kaplicy. Tu mamy kolejne pomieszczenia. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, ja nie mam tu co wam za bardzo pokazywać, dlatego że tu nic nie ma tak naprawdę. A w Zofiówce, jak byłem, to umiałem wyczuć, że coś tam naprawdę jest. Jest jakaś siła. Ale ja po prostu w myślach powiedziałem temu bytowi, że do mnie nie podejdziesz, bo ja się otoczyłem polem siłowym i go nie przebijesz. Nawet nie masz sensu próbować. I to coś jak wyraźniej zrozumiało, bo już się nie pchało w moim kierunku. Obejdziemy sobie obiekty dookoła. W Zofiówce czułem, że coś tam jest, a tutaj nic nie wyczuwam. A ludzie, którzy tu mieszkają, twierdzą, że tu w nocy słychać jęki, zgrzytania zębów, inne dziwne rzeczy, że tu się dzieją rzeczy nadnaturalne, paranormalne, parapsychiczne, bla, 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 bla. Podejrzewam, że banda chlorów i żuli złazi się tu i chleje, śpiewają sobie różne durne piosenki i to by wystarczyło, żeby tu zrobić jadkę jak sto cholery. Kaplica jest niewielka, jest okryte dachówką wykonaną jeszcze z gliny, bo jest to budynek, który jeszcze czasy wojny pamięta. Bo tu mamy kawałek takiej dachówki. Zobaczcie, jest to wypalane z gliny. Nic szczególnego. Pełno graffiti, różnej symboliki. Ale tak naprawdę powiem wam szczerze, że z satanizmem to ma tyle wspólnego jak betoniarka z piachem. Jeżeli do betonu nie dodamy cementu, to nie uzyskamy zaprawy. Czyli jak wsupiemy do betoniarki jak naprawdę piasek, to gówno z niego zrobimy. Bo jak dolejemy wodę, to co? Zrobimy sobie babki z piasku ewentualnie. No. No i chodzi mi o to, że jest to takie miejsce, które tak naprawdę, nie wiem, kaplica satanistów, jak ci z Urbex historii powtarzali. Ja tu nic nie wyczuwam, a w Zofiówce powiem wam szczerze, że wyczuwałem. Ciekawe, czy poleci. No. Jeszcze się ktoś zabije na tym stołku. Nie wiem, co oni z tymi stołkami. No. Tu jest niedaleko sanatorium, więc pojadę sobie obejrzę. Jak widzicie, nic tu tak naprawdę nie ma. Przyjechałem tu tylko po to, dla rozrywki. Ja pierdzielę. Straszne miejsce. Kaplica satanistów. Nie no, w nocy to może faktycznie jest straszne, ale w dzień to weźcie, przestańcie. Miłego dnia.